Kiedy ksiądz Rafał poinformował mnie, że jest w planach biblioteka duża dla wielu osób, bardzo się ucieszyłam, bo uważam, że biblioteka jest skarbem i że czytanie książek przynosi bardzo, bardzo dużo korzyści. Ale kiedy usłyszałam, że ma być dla zmarłych, to mnie zatkało. Myślę, jak to dla zmarłych? Dopiero ksiądz Rafał mi wytłumaczył, jak bardzo potrzebna jest modlitwa za zmarłych i że każdy drobny gest możemy ofiarować w ich intencji. To, co mówi papież Franciszek, tak bardzo podkreśla uczynki miłosierdzia, ale one dotyczą nie tylko żywych, ale jeszcze bardziej może w pewnym sensie tych, którzy umarli, którzy tam potrzebują naszej pomocy. Miesiąc temu zadzwonił do mnie ojciec Rafał, który ma bardzo ciekawe pomysły, takie nowoczesne w wymiarze ewangelizacji, z propozycją utworzenia przy naszej parafii biblioteki dla zmarłych. Pomyślałem sobie, no ten Boży wariat znowu coś ciekawego wymyślił. Ale kiedy przyszedł do mnie, bo umówiliśmy się na rozmowę, przedstawił mi cały program istnienia tej biblioteki, pomyślałem sobie, że rzeczywiście no coś nowego, ciekawego, co może dotrzeć do człowieka i co w tym wymiarze duchowym może człowieka bardzo ubogacić. Dlatego zgodziłem się na realizację tego pomysłu przy naszej parafii. Zresztą ja jestem tego zdania, że dzisiaj Kościół musi poszukiwać nowych dróg dotarcia do człowieka, nowych dróg dotarcia do tego zagubionego czasami człowieka i jest to taka forma, gdzie człowiek może sięgnąć po dobrą książkę, naprawdę dobrą z tematyki katolickiej, chrześcijańskiej i przeczytać coś, co go bardzo ubogaci, a będzie to miało też dla drugiego, tego, który już nas wyprzedził w drodze wiary, pożytek poprzez ofiarowanie tego aktu, tego daru za zmarłego. Idea tej biblioteki to jest idea przypomnienia tego, że możemy modlić się za zmarłych w różny sposób, także w taki sposób, kiedy wypożyczamy książki i czytamy je w konkretnej intencji. A tutaj ta intencja jest jakby założona z góry, to znaczy każda osoba, która przychodzi do tej biblioteki, dostaje od nas informację, że wypożyczona przez nią książka i czytana przez nią książka, to jest książka ofiarowana jako modlitwa za te konkretne osoby, które tej modlitwy w tym momencie potrzebują. Nie chcemy ludziom narzucać tego, czy oni ofiarują to za swoich zmarłych, być może ci najbliżsi zmarli już są w niebie. Więc mówimy tutaj o ogólnej modlitwie za dusze w czyśćcu cierpiące, za dusze, które tej modlitwy od nas potrzebują. A taka forma właśnie dlatego, że z jednej strony dla jednych jest to niesamowita przyjemność i zapominamy o tym, że czytanie książek jako przyjemność także możemy ofiarować. Dla tych, którzy trudzą się czytaniem książek, będzie to zupełnie z innej strony doświadczenie pewnego mocowania się, ale też z dodatkową intencją właśnie modlitwy za zmarłych. Każdy wypożyczający, który przyjdzie, będzie mógł ode mnie czy od innych osób usłyszeć, co jest w danej książce. Chcemy zrobić skrót każdej książki, żeby każdemu zapoznać, zaproponować, że to nie było tylko wręczanie ta książka, ale zachęcenie, zapoznanie z treścią, spytanie się czytelnika, co go interesuje i dobranie. To, żeby tutaj była wykonana taka inna praca, nie taka mechaniczna. Biorę, oddaję, zwracam. Ale też, żeby tutaj można było też porozmawiać o Jezusie. Dlaczego biorę książkę? Dlaczego chcę książkę o miłosierdziu? Co jest akurat moim problemem. Chcemy, żeby te książki naprawdę ubogacały ludzi, żeby to było to, na co oczekują. Ale przede wszystkim, żeby otrzymywali też od nas, przez nas, żeby promieniowała miłość Chrystusa i to, co Bóg chce im mówić przez to słowo, które jest napisane.